Karolek i majowa łąka. Część druga. Uwielbiam odpoczynek na majowej łące. Ja również, Karolku. Ciekawe, jak ci pójdzie druga część zgadywanek. Zaczynajmy. O jakim owadzie myślę? Plaster miodu. Ul. Kwiatek. To pszczoła! Brawo, Karolku. Pszczoły to bardzo pożyteczne owady. Zapylają rośliny, które dzięki temu mogą wydawać owoce. A wiedziałeś, że nie wszystkie pszczoły dają miód? Za jego produkcję odpowiedzialne są pszczoły miodne, hodowane w ulach. A jak powstaje miód? Pszczoła zbieraczka pobiera nektar z kwiatów. Następnie przekazuje go pszczołom ulowym. One zaś składają go w komórkach plastra, a potem pilnują, żeby odparowała z niego woda. Gdy miód zgęstnieje, plaster zostaje zasklepiony woskiem. Następnie do akcji wkracza pszczelarz. Bardzo ostrożnie wyjmuje z ula plastry miodu. Zdrapuje wosk i umieszcza je w wirówce. Po oczyszczeniu i odstaniu miód można przelewać do słoiczków. Który owad wydaje taki dźwięk? Podpowiem ci, że potrafi świetnie skakać. Pasi konik, żuk gnojowy czy jelonek rogacz? Pasi konik! Bardzo dobrze. Ten dźwięk to cykanie. Powstaje przez pocieranie o siebie skrzydeł. Cykanie pasi konika przypomina grę na skrzypcach. Lewe skrzydło, na którym znajduje się zgrubienie, spełnia funkcję smyczka, a prawe pełni rolę struny. Pasi konik bardzo często jest mylony ze świerszczem i konikiem polnym. A są to zupełnie inne gatunki owadów. Pasi konik jest zielony i dosyć duży. Ma bardzo długie czułki i skrzydła. Konik polny jest od niego znacznie mniejszy. Często ma kolor brązowy, małe czułki, a jego skrzydła są bardzo krótkie. Za to świerszcz podobny jest raczej do chrząszcza. Z jakim owadem kojarzą ci się te obrazki? Kopiec, królowa, siła. To mrówka! Świetna odpowiedź. Mrówki to owady, które żyją w koloniach. Często budują swoje mrowiska w kształcie kopca. Pod ziemią kryje się sieć tuneli z komorami, które odgrywają różne role. Tutaj mamy królową, która składa jaja. A tutaj osobniki męskie, zwane trutniami. Najliczniejsza grupa mrówek to robotnice. To właśnie one mają najwięcej zadań. Należy do nich opieka nad potomstwem, ale też budowa i obrona mrowiska. Odpowiedzialne są też za zdobywanie i przynoszenie jedzenia, a także dbanie o czystość mrowiska.
Mrówki są bardzo pożyteczne. To naturalne sprzątaczki. Zjadają martwe szczątki roślin i zwierząt, a także resztki wyrzucone przez człowieka. Pozbywają się szkodników, zjadając ich larwy, a drążąc w ziemi tunele, użyźniają glebę. Mówi się, że to jedne z najsilniejszych zwierząt. Potrafią udźwignąć obiekt 20 razy cięższy od nich samych. To tak, jakby dorosły człowiek podniósł samochód. Pamiętaj, nigdy nie zabijaj mrówek. Która roślina przyniesie ci szczęście, gdy będziesz spostrzegawczy? Róża? Koniczyna? Czy stokrotka? Koniczyna! Brawo, Karolku! Szczęście przynoszą oczywiście czterolistne koniczyny. Szacuje się, że na około 10 tysięcy trójlistnych koniczynek przypada jedna czterolistna. Dlatego tak trudno ją znaleźć. Według tradycji każdy listek koniczyny coś symbolizuje. Pierwszy oznacza nadzieję, drugi wiarę, trzeci miłość, a czwarty właśnie szczęście. Zdarzają się jednak koniczyny pięcio- i sześciolistne. Piąty listek oznacza pieniądze, a szósty sławę. Koniczyna ma również praktyczne zastosowanie. Wykorzystywana jest jako nawóz lub pasza dla zwierząt. Ma również właściwości lecznicze. W Polsce występuje aż 20 jej gatunków, a najczęściej spotykamy koniczynę białą i czerwoną. Który ptak kojarzy ci się z tymi obrazkami? Żaba? Dziecko? Gniazdo na kominie? Bocian! Bardzo dobrze. Bociany to bardzo ciekawe ptaki. Zimują w Afryce. Niektórzy mówią, że przynoszą dzieci. Zakładają swoje gniazda bardzo wysoko nad ziemią. Możemy spotkać je na słupach energetycznych, budynkach, drzewach, a czasami na kominach. Bociany znane są z tego, że żywią się żabami. Okazuje się, że jednak nie tylko. Na ich talerzu znajdzie się również chrząszcz, dżdżownica, ryba, jaszczurka, a nawet mysz. Czyje to dzieło? Pająka? Skorpiona? Czy węża? Pająka! Brawo, Karolku! To pajęczyna, czyli sieć pająka. Konstruowana jest po to, aby złapać owady do zjedzenia. Gdy pajęczyna lub jej część nie jest już potrzebna, pająk ją zjada. Uzupełnia w ten sposób białko, potrzebne do utkania nowej sieci. Na polskiej łące możemy spotkać pająka krzyżaka. Rozpoznamy go po charakterystycznym krzyżu na odwłoku. Za to w domu możemy natknąć się na niegroźnego nasosznika. Niektórzy ludzie hodują pająki. Najczęściej są to tarantule. Jak się nazywa kwiat, którego owocem jest taka torebka wielonasienna? Tulipan? Goździk? Czy mak? Mak!
Świetnie, Karolku. Chodziło o mak. Gdy te piękne czerwone kwiaty przekwitną, pojawiają się makówki. Znajdziemy w nich znane nam z kuchni nasiona maku. Możemy je wykorzystać jako posypkę do bułek lub rogali, a także jako nadzienie różnego rodzaju ciast. Za to piękne czerwone płatki maku świetnie sprawdzą się jako lekarstwo na kaszel i chrypkę. Można je również wykorzystać jako barwnik do tkanin lub napoi. A teraz powtórka. Pszczoła. Pasi konik. Mrówka. Koniczyna. Bocian. Pająk. Mak. Brawo, Karolku! Znałeś wszystkie odpowiedzi. W nagrodę dostajesz medal przyjaciela łąki. Mam nadzieję, że Wam też poszło dobrze. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i dajcie nam suba. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!